Od paru dni głosujemy na nazwę systemu miejskich rowerów. Bitwa w zasadzie trwa pomiędzy dwiema propozycjami z 30. Sporo głosów już oddano w ankiecie. Jest ich ponad 1000 i dwie nazwy wysunęły się, można powiedzieć, na pozycję liderów i idą łeb w łeb. Jest to Suwer i jest to Wigierek. Generalnie te dwie pozycje zamieniają się na pozycji lidera codziennie. Różnica pomiędzy nimi jest to dosłownie kilku głosów. Zakończenie głosowania zaplanowano na 20 grudnia. Tego dnia, jak zapewnia Kamil Sznel, poznamy wyniki, które nie powinny budzić jakichkolwiek wątpliwości. Tym razem udało nam się zabezpieczyć w dość zgrabny sposób, ponieważ wprowadziliśmy weryfikację oddanego głosu poprzez numer telefonu komórkowego, więc można oddać tylko i wyłącznie jeden głos za pomocą numeru, który posiadamy i widzimy już po oddanych wynikach, że nie dochodzi tutaj do żadnego rodzaju manipulacji ani wpłynięcia na wyniki tej sądy, także będzie to na pewno miarodajne i dobrze przeprowadzone głosowanie. Z około 300 propozycji specjalnie powołana komisja odsiała te pomysły, które budziły wątpliwości. Komisja składająca się z przedstawicieli Rady Miejskiej, ciał społecznych, pracowników Urzędu Miejskiego i Ośrodka Sportu i Rekreacji, to oni dokonali takiej wstępnej selekcji tych nazw, no bo nie ukrywajmy, niektóre z nich raczej były podane jako jakaś forma żartu, a nie poważna nazwa. Te propozycje, które są wskazane w ankiecie, są ciekawymi pomysłami ze strony Suwalczan i ta propozycja, która wygra, osoba, która ją zgłosiła, otrzyma od Urzędu Miejskiego w Sołkach 1000 zł nagrody. Tym razem w konkursie głosu decyzyjnego nie będzie miał prezydent miasta. Wskazaliśmy w tym konkursie, że wygrywa ta nazwa, która wygra głosowanie internetowe, więc takie są warunki tego konkursu. Tak jak wspomniałem wcześniej, o wyniki tego głosowania jesteśmy spokojni z uwagi na wprowadzone dodatkowe zabezpieczenia, więc widać, że nie dochodzi tutaj do żadnego rodzaju manipulacji, jak przy ostatnio przeprowadzonej sądzie, chociażby właśnie na logo 300-lecia miasta, gdzie mieliśmy oddawane głosy z krajów Europy, z krajów Azji Wschodniej, także tutaj w tym wypadku to są tylko i wyłącznie głosy z polskich numerów komórkowych, głosy Suwalczan i nazwa, która zostanie tutaj wskazana, będzie nazwą zwycięską.